Polski Alarm Smogowy rozpoczyna czwartą edycję kampanii Zobacz, czym oddychasz, zmień to. W tym sezonie grzewczym instalacje z mobilnymi płucami odwiedzą 63 miasta. Jednym z nich jest Sosnowiec. Jak palą w kominach, bo ja mieszkam na Klimontowie tam, no od tych domków jednorodzinnych to mam smród. A jak nie, no to zależy, z której strony wiatr wieje. A tutaj to jest już lepsze. Tu w mieście już jest lepsza jakość. Tam, gdzie już żeśmy przeszli na elektryczne, jest fajnie, ale są jeszcze kamienice, które no niestety palą węglem i nie tylko. Różnymi innymi materiałami, no to co jest dostępne. Mobilne płuca to dwumetrowa instalacja, która wciąga do pokrytego specjalnym materiałem modelu płuc powietrze. Materiał zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia, pokazując stan powietrza. W instalacji zamontowana jest też aparatura pomiarowa, która na bieżąco pokazuje jakość powietrza. Prognozy na ten rok nie są optymistyczne. Ten sezon pod względem zanieczyszczenia powietrza może być dramatyczny i te przekroczenia mogą być rekordowe. Ostatnie lata, gdzie te działania rządu i organizacji takich jak nasza były podejmowane, wpływały one na zapisy uchwały antysmogowej, przepisów na normy na paliwa, na kotły. Już pomału zaczynały zmieniać sytuację w naszym kraju, ale niestety to są zmiany bardzo wolne. Celem akcji jest pokazanie mieszkańcom jakości powietrza i nakłonienie ich do wymiany pieców na ekologiczne. Jak pokazują statystyki, to ostatnie przynosi wymierne efekty. Widać w przeciągu tych ostatnich lat systematyczny spadek zarówno liczby dni z najwyższymi stężeniami pyłu zawieszonego, jak i obniżenie nastąpiło średniodobowej wartości pyłu, jeżeli chodzi właśnie o notowane przez nas wartości na stacjach pomiarowych. Mobilne płuca stacjonują w Sosnowcu po raz drugi. W tym roku będą badać jakość powietrza do 28 listopada.